Dzień dobry, witajcie wszyscy, ja jestem Lenek i dzisiaj przychodzę do was z zapowiedzią niesamowicie ciekawego wyzwania od Cartoon Network, jakim jest Love CN. Zapraszam do oglądania. Love CN to bardzo ciekawe wyzwanie od Cartoon Network, które polega na nagraniu i odwzorowaniu swoich ulubionych śmiesznych scenek z seriali Cartoon Network. W całej akcji możecie wziąć udział na stronie lovecn.cartoonnetwork.pl. Link, moi drodzy, macie oczywiście pod spodem w opisie. Jury wybierze zwycięzców, których filmy mają szansę znaleźć się na kanale Cartoon Network. Także jeśli wy chcecie zostać gwiazdą internetu, zachęcam was bardzo gorąco do brania udziału w konkursie. Do dzieła! Mam jeszcze dla was jedną malutką niespodziankę, mianowicie sam postanowiłem odegrać scenki z moich ulubionych seriali. Zobaczcie sami, jak mi wyszło. Teraz o 6 pól wyprzedzasz Gambola, Darwina, tatę i mnie. Tyle, że jest tu napisane, że masz włożyć wszystko, co jest w tym domu. Przecież włożyłam wszystko, nawet tajny gorset taty. Przecież włożyłam wszystko, nawet tajny gorset taty! Jednak w tym brutalnym, cyfrowym świecie dzisiejsze dzieci znajdują pociechę w książkach. To prawda, że pióro jest silniejsze od miecza. Ej, słyszałeś? Pióro trzeba mieć. Okej! Nie, jednak bazooka jest silniejsza od pióra i od miecza. Nie, jednak bazooka jest silniejsza od pióra i od miecza. Okej, teraz udowodnię, że gry nie odbierają kontaktu z rzeczywistością. Hej Joe, w co grasz? W cegłowo. To gra, w której można zbudować, co się chce, z małych cegieł. Bardzo dobrze, Joe. Gra rozwijająca zmysł twórczy. Teraz buduję kominek w drewnianym domu. O nie, tylko nie to! Kozy w niebezpieczeństwie! O nie, tylko nie to! Kozy w niebezpieczeństwie! Dziecko nie odróżnia fikcji od rzeczywistości. Tak, ale nie wiadomo, czy przez gry komputerowe. Co innego mogło to spowodować? Także, moi drodzy, mam nadzieję, że moje scenki wam się podobały. Zachęcam was bardzo gorąco do brania udziału w konkursie. W opisie macie oczywiście link do konkursu, jak i do regulaminu. Dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego króciutkiego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!